Biorąc pod uwagę emocje wyczuwalne na trybunach jeszcze przed spotkaniem, dziś szykuje nam się starcie piłkarskich gladiatorów. Zapraszamy na Stamford Bridge. Witamy serdecznie. Jakże przyjemna dzisiaj pogoda panuje tu na Stamford Bridge. W oczekiwaniu na rozpoczęcie tego meczu zostańcie Państwo z nami. A ze stanowisk komentatorskich witają się z Państwem zwarci i gotowi Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Czeka nas dzisiaj to, co futbolowe tygrysy lubią najbardziej. Premier League. Chelsea zmierzy się z Manchesterem United. Jakże byłoby wspaniale, gdybyśmy dziś obejrzeli otwarty pojedynek. Nie jakieś piłkarskie szachy, tylko szaloną ucztę, którą kibice będą wspominać z rozrzewnieniem i smakiem. Stanowisko szkoleniowca Manchesteru United jest jedną z najtrudniejszych posad trenerskich na świecie. Zawsze będzie się postrzegany przez pryzmat dziedzictwa Sir Alexa Fergusona. Tak, Moyes, Van Gaal, Mourinho, przed każdym z nich poprzeczkę wieszano wysoko w kosmosie, a przecież żaden z nich nie dysponował potem składem tak dobrym, jak miał Sir Alex. No to zaczęło się. Pora przyjrzeć się drużynie Chelsea. W bramce Kepa Arrizabalaga, Jorginho oraz N'Golo Kante zagrają na przekroczone przepisy i oczywiście rzut wolny. Aż się prosi, żeby go wykorzystać. Teraz było blisko z tego rzutu wolnego. Kilkanaście centymetrów i mielibyśmy piękną bramkę. Może następnym razem. Bruno Fernandes. Diogo Dalot. Diogo Dalot. Eriksen. Coś mi mówi, że w tym spotkaniu wyjątkowo często powtarzać będziemy nazwisko Raheema Sterlinga. Nie uważasz? On gra tak, jakby miał buty wysmarowane klejem. Piłka naprawdę się go słucha, potrafi przyjąć ją w trudnej pozycji, a potem nie stracić. Jest zwrotny, fantastycznie drybluje, dysponuje świetną techniką, przez co trudno go zatrzymać. Mieliśmy zagranie, ale zdecydowanie zbyt łatwo przechwycone. Mason Mount. Mało brakowało, a piłka wyszłaby poza boisko. Nie wyglądało to najlepiej i wygląda na to, że jego nazwisko trafi za chwilę do sędziowskiego notesu. Sędzia nie ma wyjścia i sięga po żółty kartonik. Ale mnie zastanawia ta gorąca głowa tak wcześnie w meczu. Teraz będzie się grało znacznie trudniej. Faktycznie, to właściwie pierwsza taka wpadka. Każda następna może... Co teraz zrobi Kai Havertz? Nie ma! Obronił ten strzał. W okolice jedenastki teraz wrzuca, interweniuje i mogą odetchnąć z ulgą. Diogo Dalot, Anthony. Manchester United traci piłkę.
Sterling potrafi prowadzić piłkę krótko przy nodze. Ten atak zapowiada się groźnie. I Havertz! Dobra interwencja bramkarza. Wyciągnął to ładnie. Marcus Rashford. Diogo Dalot. McTominay. Varane. Bruno Fernandes przy piłce. Scott McTominay. Znowu mają piłkę. Teraz Kukureja. Rashford dostał piłkę. Piłka odebrana Rashfordowi. I teraz dobra okazja do kontry. Uwaga, najwyższa pora wracać, powstrzymać kontrę. Martinez. Eriksen. Sancho. Christian Eriksen. Przyjmuje Sancho. Aj, takim podaniem wystawia nerwy kibiców na próbę. Mount ma piłkę. Teraz N'Golo Kanté. W posiadaniu piłki teraz Havertz. Mark Kukureja. No tak, ładnie, ale czasami obrona jest po prostu nie do przejścia. Rashford. Bruno Fernandes coraz bliżej bramki przeciwnika. Powalczy o piłkę Jadon Sancho. Najprościej teraz jak się da, byle dalej. Aubameyang wciąż prowadzi piłkę. Czy zdecyduje się na atak? Aubameyang! I oto mamy pierwszą bramkę meczu. Pierre-Emerick Aubameyang. Powtórka teraz pokazuje, jak znakomicie został wyprowadzony ten kontratak. Zupełnie jak z trenerskiego podręcznika. Przez moment wyglądało na to, że nie trafi. Jakby chwila niepewności, ale tym razem szczęście mu sprzyjało. Piłka w siatce. Od środka rozpoczną czerwone diabły. Oby ta bramka ich nieco rozbudziła. Jadon Sancho. Spokojnie, grają piłką, szukają okazji do zagrania w pole karne. Tak! Co on teraz zrobił? Z takiej odległości! Piękne to było uderzenie. Warto na nie popatrzeć spokojnie, a przede wszystkim docenić. Taka umiejętność potrafi zrobić różnicę. Po tym golu jest 1-1. Aubameyang. Kanté. Pierre-Emerick Aubameyang ponownie. Co to było za kiepskie podanie? Diogo Dalot. Eriksen. Jadon Sancho. A oto przy piłce Fernandes. I dobrze teraz bramkarz, pewnie. Nie ma wrzutki w pole karne. Narobił zamieszania tym wybiciem. Uderza na bramkę. Łatwy strzał do zablokowania.
Mason Mount, Kai Havertz. No i będą teraz jeszcze 2 minuty do liczonego czasu. Havertz walczy w polu karnym. Ale piłka wciąż jest w grze. Czasem zawodnik podejmuje ryzyko. Piłka idealnie siada mu na nodze i wychodzi z tego cudowny wolej. Tyle, że trzeba mieć przy tym mnóstwo umiejętności i trochę szczęścia. Teraz jednak zdecydowanie go nie miał i piłka poleciała daleko od bramki. Już po zmianie strony i zaczynamy grę, proszę Państwa. Podanie i piłkę ma Jadon Sancho. Nie ulegają presji, mimo że ciągle remis. Oj, nad poprzeczką, a wyglądało, że będziemy mieli bramkę. Walczy o piłkę Jadon Sancho. Czy będą zaraz prowadzić? I jest bramka dla Manchester United. No, czerwone diabły nie dały teraz szans rywalowi. Grając przeciwko nim, nie można tracić czujności. Zobaczmy w powtórce ten świetny cross Jadona Sancho. Dograł precyzyjnie, idealnie w punkt. A Bruno Fernandes nie zmarnował okazji. Dobrze się ustawił, świetnie uderzył głową. Bramkarz chyba nie za wiele mógł tutaj zrobić. Chelsea musi zaatakować, jeśli chce wywalczyć choćby remis. Łatwo odbiera teraz piłkę przeciwnikowi. Przy piłce Mount. Co zrobi Raheem Sterling? O! Sterling! No, dobra, to była obrona. Kurę szczęścia mieli teraz rywale de Blues. Gdyby to wpadło, byłby remis. Na ich szczęście na posterunku był bramkarz. Szanują teraz piłkę, wymieniają podania. Zyskują na czasie. Shaw. Luke Shaw. Harry Maguire. Teraz Casemiro. Niepotrzebna strata. Fatalnie zagrał. Antony. Teraz Casemiro. I teraz wymieniają sobie piłkę. Szukają luki, by zaskoczyć przeciwnika. Ładnie teraz w ofensywie. Mają kilka możliwości rozegrania. Nie ma gwizdka. Sędzia stosuje teraz korzyść dla Czerwonych Diabłów. Piłkę przyjmuje teraz Casemiro. Dobra obrona. Strzał wyłapany. Kiedy piłka leci prosto w twoje ręce, trzeba się postarać, żeby jej nie złapać. Jorginho. Zagranie do Risa Jamesa. Reece James, podanie do Sterlinga, Kante, atak przerwany, dobra interwencja w destrukcji. Shaw, Fred, Martinez, Luke Shaw, Bruno Fernandes. Do końca meczu pozostało jeszcze 20 minut. Fred. Luke Shaw. Dobra akcja Manchesteru United. Gol! Co za bramka! Że też się zdecydował z takiej odległości na strzał.
realizator zapoznaje nas teraz z tym, jak ta bramka wyglądała z różnych ujęć. Z każdego zresztą wygląda dobrze. Mamy więc 3-1. Havertz. Podanie do Sterlinga. To był świetny przykład, jak odebrać piłkę ślizgiem. Został nam jeszcze kwadrans regulaminowego czasu gry. Casemiro. Bruno Fernandes. Dobrze blokuje teraz strzał. Krótko rozegrany stały fragment. Bruno Fernandes. Fred. Luke Shaw. Fred. Martinez. Na trybunach słychać gwizdy i inne objawy niezadowolenia kibiców, ale trudno się temu dziwić, bo to występy zdecydowanie poniżej możliwości. Przegrywają i to nie oni prowadzą grę w tym spotkaniu. W posiadaniu piłki teraz Havertz. Chcieli zaskoczyć rywala tym zagraniem, ale obrońcy byli na posterunku. Świetna interwencja. Anthony. Luke Shaw. Fred. Bruno Fernandes. Rashford prowadzi piłkę. Uwaga! Strzał! Gol, proszę Państwa! Założę się, że jest już po wszystkim. Przegrywająca drużyna wygląda na całkowicie rozbitą. Oglądamy teraz powtórkę tego gola po cierpliwie budowanej, koronkowej akcji. Ale największe brawa należą się chyba za wykończenie tej sytuacji. Obrona robiła co mogła, żeby nie dopuścić do strzału. Niełatwo jest skierować piłkę do bramki pod taką presją. W futbolu różne rzeczy się zdarzają, ale to starcie wydaje się już być rozstrzygnięte. W posiadaniu piłki teraz Havertz. Przyjmuje Sancho. Luke Shaw. Spokojnie teraz wymieniają podania na własnej połowie. Ale trudno się dziwić. Czas gra na ich korzyść. Nie muszą się spieszyć. W ogóle nic nie muszą. Ważny przechwyt. Mogło być naprawdę niebezpiecznie. Sędzia kończy dzisiejsze spotkanie. Ekipa Manchester United z kompletem punktów.